W Polsce w tym tygodniu z technologii to najbardziej liczyła się technologia VAR i system oceniania pozycji spalonej. Czy tak będzie dalej? No to zależy od tego, czy wygraliśmy z Francją. Ja zakładam, że wygraliśmy, chociaż nagrywam to przed meczem. No ale skoro w kraju, który ze wszystkich sportów, w których w sumie osiągamy całkiem niezłe sukcesy, wybrał sobie akurat piłkę nożną za sport narodowy, no to głupio by było, żeby reprezentacja tego kraju, który sobie wybrał taki sport za sport narodowy, odpadła w 1/8 finału w tym sporcie. Więc gdyby tak się stało, w co absolutnie nie wierzę, to był to wypadek przy pracy. Następnym razem, jak zawsze, wygramy. Dobry wieczór. Tak jak Kamil Plichta, który ograł Magnusa Carlsena. Tego wielce utalentowanego i utytułowanego arcymistrza szachowego, który jak przegrywa, to sugeruje, że przeciwnik ma schowany w tyłku wibrator do oszukiwania. Ale Kamilowi tego nie zarzucił, więc najwyraźniej został zmieciony z szachownicy siłą polskiej umysłowej husarii. Husaria umysłowa brzmi trochę jak jednostka chorobowa, to nie tak miało zabrzmieć. Kamil, szczere gratulacje. Naprawdę super. Myślę, że wszyscy, znaczy mówię za siebie, ja jestem dumny. Szacuneczek. Jeżeli myślicie, że dalsza część tego programu będzie o Elonie Musku, to mylicie się tylko trochę. Bo Musk nie powiedział w tym tygodniu, że lubi Hitlera i kocha nazistów. W tym wyręczył go jego serdeczny kolega Kanye West, występując u Alexa Jonesa, który jest tak odjechany, że nawet Musk nie chce go przywrócić na Twittera. Ten z zakrytą twarzą to jest Kanye, gdybyście mieli problemy z rozpoznaniem człowieka, który jednak został ostatecznie zawieszony na Twitterze, ale chyba nie za to, że wyznawał miłość nazistom i Hitlerowi. I like Hitler. Ale za opublikowanie swastyki wpisanej w Gwiazdę Dawida, bo Kanye kocha Hitlera i Żydów jednocześnie. No i teraz fani wolności słowa mają pretensje do Muska, bo przecież swastyka jest legalna w Stanach, więc jak nie można swastyki teraz publikować na Twitterze? To już nie jest nasz Twitter! I ci, którzy się ze mnie śmiali, kiedy mówiłem, że Kanye West zacznie reklamować na Twitterze buty ze swastyką, ale ten Twitter będzie zablokowany w Europie i my będziemy musieli zamawiać te buty ze swastyką, nie oglądając wcześniej zdjęć, no bo kto by nie chciał butów ze swastyką, to słusznie się ze mnie śmiali. Bo Kanye jednak nie będzie chyba mógł reklamować swoich butów ze swastyką na Twitterze, co nie zmienia faktu, że Twitter w Europie pewnie i tak będzie zablokowany. Musk po raz kolejny został ostrzeżony przez Komisję Europejską, że długa droga przed nim, żeby doprowadzić Twittera do stanu, w którym będzie on medium spełniającym wymagania europejskie. Jeżeli mu się to nie uda, Komisja podejmie kroki, żeby Twittera zablokować, albo nałoży na niego olbrzymie kary, albo i jedno i drugie. Głupia ta komisja nawet nie wie, co to jest wolność słowa. A wolność słowa na przełomie 2022 i 2023 roku to jest takie coś, że każdy, a ten bardziej popularny to już w ogóle, może sobie opublikować na platformie największy nawet idiotyzm, który nie ma nic wspólnego z prawdą, a jego zwolennicy będą krzyczeć: bardzo dobrze, że wreszcie ujawniłeś prawdę. Oryginalnie w wolności słowa, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, chodziło o to, żeby każdy mógł się wyrażać tak jak chce i żeby władza nie mogła go w żaden sposób dyskryminować ani prześladować. No i to miało, powiedzmy, sens wtedy, kiedy ludzie mieli taki sam zasięg, niewielki, a władza dominowała. Ale teraz, jak jedna osoba ma zasięg w postaci 120 milionów obserwujących na Twitterze, czyli dużo więcej niż władza, a druga ma na przykład 25 obserwujących na tym Twitterze, no to wolność słowa tej drugiej osoby jest mniej więcej taka jak wolność słowa kogoś, kto w 1939 roku w Niemczech mówił: słuchajcie, Żydzi są jednak spoko, uważam. To nie zabijajmy ich jednak, co? Że wrócę do złotych czasów ulubionego bohatera Kanye Westa. I like Hitler. Więc kiedy Elon na Twitterze pisze: czy wiedzieliście, że Apple nakłada tajny 30% podatek na wszystko, co kupowane jest w App Store? To jego fani nie zastanawiają się za bardzo, czy to jest prawda, czy nie, tylko od razu wrzucają setki czy tam tysiące wpisów o tym, że Apple to jest złodziejska firma i że bardzo dobrze, że Elon to ujawnił, że to jest bohater, a on jeszcze to wszystko podsyca, pisząc, że Apple wycofało większość reklam z Twittera. Czy to oznacza, że nienawidzą wolności słowa w Ameryce? Nie, typie, to oznacza, że nie chcą się u ciebie reklamować, bo nie potrafisz zrobić podstawowego researchu. I zobaczyć, że Steve Jobs, jeszcze za swojego życia, to było już jakiś czas temu, mówił o tym 30-procentowym tajnym podatku podczas oficjalnej konferencji Apple'a ze sceny i wyświetlał te 30% na wielkim ekranie. Taki to jest tajny podatek. Steve Jobs nie żyje, jego następcą jest Tim Cook, któremu wiele rzeczy można zarzucić, na przykład totalną bezpłciowość, ale chyba udaje tę bezpłciowość, bo zaprosił Muska do siebie, pokazał mu jakiś staw, już wszystko było w porządku, już Elon uważa, że Apple jest jednak spoko. Uważam, że wasza firma jest złodziejska. Tak mówisz, to ja cię serdecznie zapraszam do nas, żebyś zobaczył nasz staw. O kurna, ale jezioro? Ej, nie, to sorry, to ja cofam, to znaczy wy już jesteście spoko, nie jesteście złodziejską firmą. Kumple? Poczekaj, ja napiszę na swoim Twitterze: jednak dobre Apple, dobre.
Tim Cook powiedział, że nigdy nie chcieli... Super! Dobre. No, to cześć. Jeżeli chcesz osiągnąć w życiu sukces, musisz mieć staw. Czy w każdym kraju platformami społecznościowymi zarządzają idioci? No nie, bo na przykład w Chinach, jeżeli odbiorca TikToka ma mniej niż 14 lat, aplikacja pokazuje mu eksperymenty naukowe, które może przeprowadzić w domu, wystawy muzealne, filmy edukacyjne i ogranicza czas spędzony na oglądaniu tych filmów do 40 minut dziennie. Być może dlatego dzieci w Chinach w porównaniu z dziećmi wychowanymi w kulturze zachodu mają nieco inne marzenia i plany na przyszłość. Dzieci w Stanach i UK chcą w głównej mierze zostać vlogerami, czyli youtuberami albo tiktokerami, a dzieci w Chinach astronautami. No i to jest wynik chińskiej manipulacji, bo jaki zdrowy umysłowo człowiek, nawet dziecko, chce narażać swoje życie i latać w kosmos, skoro za podpalanie bąków na TikToku można sobie kupić dom i samochód. Wiadomo, że lepiej być vlogerem niż jakimś astronautą. Wiadomo, że lepiej się pokłócić niż nie. Więc można powiedzieć, że propagandziści wspierani przez chiński rząd zrobili Amerykanom przysługę, umożliwiając im pokłócenie się jeszcze bardziej przed wyborami do kongresu, promując na TikToku w Stanach materiały, które dzieliły społeczeństwo, które nadal jeszcze ze sobą gada, jak może nienormalni ludzie, ale z jakiegoś powodu nie rzuca się jeszcze sobie do gardeł. TikTok jest lepszy niż kokaina pod wieloma względami. No chyba, że z jakiegoś powodu nie chcesz, żeby twoje dane trafiały do chińskiego rządu. Ale kto by tego nie chciał? Z innymi platformami jest trochę problem, bo one raportują do innych rządów niż chiński, z reguły do amerykańskiego. Więc jeżeli jakieś organizacje sponsorowane przez chiński i rosyjski rząd płacą sobie za kampanię dezinformacyjną na Facebooku i Instagramie, to ludzie od bezpieczeństwa Facebooka i Instagrama nie mają takiego poczucia, o spoko, nasi sobie robią to co zwykle na naszych platformach, tylko zaraz, to nie są nasi. I wysyłają wtedy maile z ostrzeżeniem do pracowników zajmujących się bezpieczeństwem w Twitterze, że jacyś chinole z Ruskami próbują robić rozpierduchę nie u siebie. Ale te maile się odbijają i wracają, bo pracownicy zajmujący się bezpieczeństwem w Twitterze, Elon nie pamięta, żeby tacy byli, może ich zwolnił. W każdym razie, teraz bezpieczeństwem zajmuje się on ze szwagrem i pewnie kilku Rusków. W tym samym czasie ISIS zakłada mnóstwo nowych kont na Twitterze. Super, znowu będzie można oglądać, jak odcinają komuś głowę kozikiem. A Elon najpierw mówi ludziom, jak mają głosować w wyborach, a następnie wypuszcza Twitter Files, które miały być ujawnieniem wielkiego skandalu, a najbardziej przełomowe informacje, jakie ujawniły, to prywatne adresy mailowe byłego szefa Twittera i jednego z kongresmenów. No rzecz jest mniej więcej tak samo wiarygodna jak ten 30% tajny podatek Apple'a, ale to już jest polityka i tutaj normalne argumenty nie działają. Więc Elon twierdzi, że ujawnił po prostu skandal wszechczasów. Jego followersi piszą skandal. Politycy, którym jest to na rękę, piszą skandal. Najwyraźniej w amerykańskiej polityce brakuje Tima Cooka, który wziąłby Elona, pokazał mu staw. O, jezioro! Dobra, nie było tematu. Dlaczego człowiek, który jeszcze kilka miesięcy temu miał naprawdę dobry wizerunek, niemalże geniusza, którego Tesle uwielbiali ludzie od prawej do lewej bez względu na poglądy polityczne? Przecież w tym tygodniu miała miejsce premiera samochodów ciężarowych Tesli, bardzo dobrze przyjętych. Jego SpaceX i Starlink dostawały bardzo przyzwoite dotacje od państwa, a Neuralink, czyli ta firma, która zajmuje się wszczepianiem chipów do ludzkich, małpich na razie, ale w przyszłości do ludzkich mózgów, też robiła duże wrażenie. W tym tygodniu pokazała, że jest naprawdę zaawansowana w pracach nad chipem, który ma przywrócić wzrok niewidomym i możliwości ruchu unieruchomionym. Mają też już działającego robota, który będzie te chipy wszczepiał. Same chipy działają, czekają tylko na pozwolenie od amerykańskiego urzędu do spraw żywności i leków i właściwie za pół roku mogą z tym ruszać. Dlaczego ten człowiek w ciągu kilku tygodni sprowadził swój naprawdę niezły wizerunek do roli twitterowego błazna? Chciał się przypodobać Donaldowi Trumpowi, którego przywrócił niedawno na Twittera? Temu samemu Donaldowi, który ma totalnie w dupie Twittera, nie wróci na niego, a Elona uważa za frajera. Przepraszam, Elonem gardzi. Kiedy Elon Musk przyszedł do Białego Domu prosić mnie o pomoc w jego wielu dotowanych przez państwo projektach, czy to samochodach elektrycznych, które nie mają wystarczająco dużego zasięgu, samochodach autonomicznych, które się rozbijają, albo rakietach wystrzeliwanych donikąd, projektach, które bez dotacji państwowych byłyby bezwartościowe, mówił mi, że jest moim wielkim fanem i republikaninem. Mogłem wtedy powiedzieć, padnij na kolana i błagaj. I on by to zrobił. Więc skoro nie Trump, to może Musk sam chce zostać prezydentem. No mógłby, ale RPA, w którym się urodził. A zatem zostają tak naprawdę tylko jeszcze dwie możliwości. Albo Musk dostaje gruby hajs, zasianie rozpierduchy w Stanach Zjednoczonych, albo jest na tej samej drodze, na której był 2 lata temu Kanye West. To jest spot Kanye sprzed 2 lat. Kiedy ogłosił, że planuje zostać prezydentem? Our people, what is just? True justice. We have to think about all these things together as a people. A to jest Kanye dziś. I like Hitler. I like Hitler. I czy bardzo bym się zdziwił, gdyby za 2 lata Musk wyszedł na środek jakiejś sali i wziął mikrofon i powiedział w tej sprawie
Hitlera, to uważam, że Kanye ma rację. Nie, totalnie się tego spodziewam. Szkoda Tesli, szkoda SpaceX, szkoda tych chipów w głowach, które mają ratować ludzi w trudnych sytuacjach. Szkoda tego wszystkiego, ale pieprzyć to, świat i tak się wali. Może Elon Musk wie, że zawali się wcześniej i chce nam zapewnić pierwsze miejsca, żebyśmy mogli to oglądać z pierwszego rzędu. Jego stolik nocny niech będzie przejściem do kolejnego radosnego tematu. Kiedy zło opanowuje świat i nie wiadomo już, kto jest bohaterem, a kto zdrajcą, powinien nadejść potop. Ale czasy mamy, jakie mamy, więc muszą nam wystarczyć roboty zabijające ludzi. Rada miasta San Francisco zdecydowała w tym tygodniu, że policja będzie mogła do zabijania ludzi używać robotów. Oczywiście tylko w wyjątkowych sytuacjach. To nie będzie tak, że przez przypadek jakiś robot kogoś zabije i to będzie niczyja wina. Policja w San Francisco twierdzi, że nie ma obecnie robotów do zabijania ludzi i nie zamierza póki co takich kupować. Głównie dlatego, że jest w posiadaniu robotów do wysadzania ludzi. Ale podobno tylko raz takiego robota użyła, kiedy już nie było innego wyjścia, także nie ma o czym gadać. Huawei nie produkuje niestety robotów do zabijania ludzi, z tego co wiem, a szkoda, bo może gdyby to robili, to Amerykanie w zamian oddaliby im dostęp do usług Google'a wreszcie, a póki co nadal go nie mają i z tego wynika, że reklama. Nikt z nas tutaj oczywiście nigdy nie nabrał się na SMS-a z dziwnym linkiem zachęcającym do dodatkowej płatności za paczkę, na prośbę z nieznajomego numeru kolegi o kod do blika albo na maila od na pozór legitnego nadawcy. No wiadomo, że nie, bo to inni się nabierają, nie my. My nie jesteśmy jacyś naiwni czy głupi. I dlatego, że nam się to nie przydarza, to ciągle musimy to tym innym tłumaczyć, żeby się nie nabrali, a ile można gadać o tym samym. Więc pod tym filmem jest link do krótkiego testu związanego z cyberbezpieczeństwem. Wiadomo, że to nie jest test dla nas, bo my wiemy, ale ci inni, to możecie podesłać, dowiedzą się, czy nie nabraliby się na którejś z tych oszustw i być może nie popełnią takiego błędu w przyszłości. Ten fragment sponsorowany jest przez mBank, który zapłacił mi za to, żebym wam przypomniał, żebyście wy przypomnieli tym innym oczywiście, bo przecież my wiemy, że utrata danych może doprowadzić do utraty waszych kont i pieniędzy. Po reklamie. A Huawei nadal nie ma dostępu do usług Google'a i w związku z tym coraz więcej źródeł mówi o tym, że planują wycofać się z Europy. Być może zostaną w kilku krajach i być może Polska będzie właśnie tym krajem, ale ja bym generalnie wysiadał z pociągu pod tytułem Huawei, jeżeli planujecie zakup nowego smartfona i za bardzo w kierunku ich produktów nie spoglądał. Głównie dlatego, że przed Androidem coraz więcej wyzwań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo właśnie i będą musieli ten system coraz bardziej uszczelniać. A cała strategia Huawei'a, który nie ma dostępu do usług Google'a, polega na obchodzeniu tej blokady, więc im bardziej Android z różnych stron będzie starał się uszczelniać swój system, tym bardziej czkawkę będą miały niektóre smartfony Huawei. Oczywiście osoby, które używają Facebooka do tego, żeby rozmawiać o przepisie na piernik, to nie będą tym dotknięte, ale bardziej, nieco bardziej wymagającym użytkownikom smartfonów, no myślę, że wszyscy wiemy, bo mówiłem to nieraz, że przyszłość Huawei'a niestety jest w Chinach. Pierwszy na świecie test wodorowego silnika odrzutowego okazał się być sukcesem, co otwiera drogę do produkcji samolotów pasażerskich napędzanych wodorem, a co za tym idzie, do zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery przez te samoloty i zmniejszenia poczucia winy podróżujących. I mnie to akurat super cieszy, bo był już taki moment, kiedy aktywiści różni sugerowali, że jak kochasz matkę naturę, to nie ma latania samolotem, jest statkiem płynąć trzeba. No a to stawiało mnie w bardzo złym świetle, bo ja lubię latać samolotami, a gdybym na przykład na CES miał się wybrać statkiem, to prawdopodobnie musiałbym wypłynąć wczoraj. A tak, to mogę mówić, słuchajcie, już jest wszystko dobrze, niedługo będzie super, zobaczycie, ten wodór w tych odrzutowcach wszystko załatwi, więc jak ja jeszcze raz czy dwa razy polecę samolotem, to nic się nie stanie. Poza tym będę miał więcej czasu i będę mógł go dobrze wykorzystać, czego i wam życzę. I chciałem też złożyć obietnicę, że w kolejnym odcinku nie będzie nic o Twitterze. Choćby nie wiem, co się działo. Najwyżej pozbawię się najlepszego odcinka w historii, bo pewnie wydarzy się mnóstwo. Trudno. Chodzi o zdrowie psychiczne. Nasze i wasze. Dziękuję za dziś. I znośnego tygodnia. We are the last survivors.